Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku i będzie to filmik mój niezbędnik na zimowy spacer z psem. I pokażę Wam rzeczy, które zazwyczaj zabieram z sobą albo w które ubieram Sonię, kiedy idziemy na zimowy spacer, kiedy jest zimno na dworze. No i wiadomo, że na spacerze to przede wszystkim. Najważniejszą rzeczą jest, jak idę z Sonią na spacer, jest smycz i szelki, no bo zawsze biorę ze sobą smycz i szelki, Sonia nie chodzi bez tego. To właściwie nie używam oczywiście tylko zimą, tylko wtedy na każdy to jest spacer. Ale teraz, więc tak, to są szelki, które biorę jak wychodzimy gdzieś na krócej, że nie muszę jej ubierać ubranka, nie masz takiego zimna. No a te szelki używam jak ją nakładam je na ubranko od Soni, bo one najlepiej są, pasują. Smycza, które biorę, to jest ta, chyba tej wam jeszcze nie pokazywałam. To jest taka smycz przepinana. Ja miałam taką czerwoną wcześniej, krótszą, teraz mam taką jeszcze. I ta smycz wyciągana, ją widzieliście w wielu filmikach, więc to są rzeczy, które zazwyczaj oczywiście biorę jedną smycz, więc jeżeli biorę tą, to już nie biorę tej. Kolejną rzeczą jest ubranko, czyli jeżeli jest bardzo zimno na dworze, no to bierzemy taki płaszczek Soni. A jeżeli jest też zimno, ale już nie aż tak bardzo, to wtedy sweterek. No oczywiście ja wiem, że każdy inaczej uważa, czy powinno się ubierać psa, czy nie. Ale no jeżeli pies się częściej na dworze, jest mu zimno, no to wtedy trzeba go jednak ubrać. Kolejną rzeczą no to jest to, że jeżeli jest śnieg albo jest posypany piaskiem, to można wazeliną nasmarować łapki dla psa. Właśnie psu łapki nasmarować. I tak. Jeżeli chodzi o przysmaki, to ja zazwyczaj zimą rzadko biorę ze sobą, ale czasami biorę jeżeli biorę, to bardzo mało. Więc mam tutaj taki na przykład mały woreczek i do niego czasami biorę, na przykład tak jak tutaj widzicie, dwie kosteczki. O, tutaj czasami jakieś dropsa. Albo na przykład tych dwie sobie biorę na spacer. Takie. Albo czasami biorę to, bo nie mam takiej saszetki na przysmaki, tylko biorę tak mało. Na przykład jak idziemy latem na spacer, to wtedy jeszcze biorę jakieś zabawki. A zimą właśnie nie biorę zabawek, bo nie ma czasu się bawić bez zimno, więc aż tak nie bawimy się na spacerach. A przysmaków biorę bardzo mało. Więc w sumie, jeżeli chodzi o taki niezbędnik, to jest wszystko. No wiadomo, najważniejszą rzeczą jest szelki, smycze. No i ubranko, jeżeli jest bardzo zimno. Myślę, że to wszystko w tym filmiku, jest taki nasz niezbędnik na zimowe spacery z Sonią. Na spacer zabieramy też woreczki, o których wam zapomniałam powiedzieć, bo miałam przełożone do innego pudełka. Ale jeszcze oczywiście bierzemy woreczki. Tutaj mamy ten taki dozownik, w którym są. Ale nie zawsze bierzemy całe to. Czasami biorę na przykład pojedyncze woreczki, jak nie biorę tej smyczy automatycznie wyciągane i tam nie mam gdzie przyczepić tego, to biorę sobie po prostu trochę woreczków, taką roleczkę na przykład. No więc jeszcze do niezbędnika zaliczam woreczki do sprzątania. No i to są albo te, aż takie włapki mamy tutaj trochę, ale tutaj są takie czarne. One są zapachowe, więc to jest jeszcze do niezbędnika, to jeszcze są te woreczki. I teraz to już w filmiku wszystko i do zobaczenia w kolejnych filmikach.